Witajcie moi drodzy, tu Jasnowidz Kamil, Wizje w punkt. Witam was bardzo serdecznie w tej nietypowej formule. Kochani, dzisiaj jestem na łonie przyrody i tak natchnęło mnie. Chodzę już tak, no, prawie 2 godziny, jest prawie godzina trzecia. Tak mnie natchnęło takie pytanie. Może nie tyle o sens życia, ale czy Bóg istnieje? Czy Bóg stworzył ten mój sens życia? Czy On stworzył tą przyrodę? Czy Bóg stworzył wszechświat? W świecie, w którym nie ma już miejsca dla Boga, ludzie przejęli rolę stwórców. Potrafimy, kochani, tworzyć życie, a nawet przechytrzyć śmierć. Można powiedzieć, że sami staliśmy się swoimi własnymi stwórcami. W obliczu tego, czy my nadal potrzebujemy Boga. Religia i duchowość pozostają niezmiernie popularne. Nie widzę zakończenia religii i duchowości, bo zawsze w człowieku jest tęsknota za wyższą siłą i to nie opuszcza nas, szczególnie w chwilach żałoby i cierpienia. A ten rok nie był dla mnie łatwy. Jako jasnowidz często jestem pytany, czy w moich obserwacjach wszechświata, duchowości, przyszłości natknąłem się na Boga. Jest to pytanie, które nurtuje mnie i chyba nurtuje ludzkość od wieków. Patrzenie w przyszłość, gigantyczne rozmiary przyszłości, a nawet w kosmos, mogą wywołać religijne refleksje. We wszechświecie znajduje się około 100 miliardów galaktyk, a nasza Droga Mleczna to przecież tylko jedna z nich. Wokół jednej z gwiazd krąży Ziemia, jedyna znana nam planeta z warunkami sprzyjającymi życiu. Ten las, czy to wszystko mogło powstać przypadkiem? Czy może istnienie zostało powołane przez jakiegoś stwórcę z boską wolą? My wiemy, że na początku wszystkiego rzekomo była wielka ciemność. Wielki wybuch stworzył elementy, z których składa się wszystko, co widzimy teraz, dzisiaj. Powstanie gwiazd i planet, moi drodzy, nie było przypadkowe ani pewnie chaotyczne. My wiemy, że we wszechświecie obowiązują stałe zasady, takie jak na przykład grawitacja. Wielu teologów, wielu fizyków wierzy, że wszechświat jest precyzyjnie dostrojony i to może sugerować istnienie kosmicznego jakiegoś stwórcy, można powiedzieć zegarmistrza wszechświata. Istnieją również inne wyjaśnienia. Co jeśli nasz wszechświat nie jest jedyny? Gdyby istniały równoległe wszechświaty, mogłyby one mieć różne prawa natury. Możemy uznać precyzyjne dostrojenie wszechświata za wskazówkę na istnienie Boga. Ale można też, moi kochani, argumentować inaczej, że wszechświat jest taki, jaki jest. Ten las jest taki, jaki jest, bo inaczej nie moglibyśmy istnieć, bo inaczej ta mrówka nie mogłaby istnieć. Dzieją się różne zjawiska, niezwykłe zjawiska we wszechświecie. Wspomniałem o mrówkach, no to są takie mrówki ogniste. One tworzą żywe tratwy podczas huraganów. I naukowcy badają, jak to owady to robią. I jest odkryty pewien porządek. Naukowcy odkrywają porządek kryjący się za pozornym chaosem. To może być przykład inteligencji rojowej, niekoniecznie dzieło Boga. Komunikacja między mrówkami pozwala im działać jako superorganizm, po prostu. A więc czy ten las,
a może jeszcze nawet głębiej. Czy cuda, a dzieją się cuda rzekomo, są dziełem Boga? Czy nauka właśnie stopniowo zaczyna je wyjaśniać? A może wyjaśni? Na przykład przypadki uzdrowień w Lourdes, bo ja kocham Francję. One są badane przez Kościół i medyczne komisje. Byłem w Lourdes. Ale proszę Państwa, statystyki są bardzo ciekawe. Statystyki pokazują, że liczba uzdrowień w Lourdes jest niższa niż średnia spontanicznych uzdrowień na całym świecie. A więc lepiej się opłaca nie jeździć do Lourdes, jeżeli chcesz być uzdrowiony. Po prostu. Dalej, jakieś... Czytałem ostatnio neurologiczne badania, które pokazują, że właśnie doświadczenia religijne mogą być wynikiem aktywności mózgu. Znacie taką książkę Życie po życiu i tak dalej. Nie wiem, czy ten facet się nazywał Moody, czy jakoś tak twórca tych publikacji. I wiecie, on opisywał różne przypadki. Ale w każdej z tych książek było, ja to mówię, taka perła, kropelka nauki. Właśnie badania naukowe, które pokazywały, że mózg mógł to wytworzyć. A więc właśnie badania pokazują, że wytwory religijności, doświadczenia religijne mogą być wynikiem aktywności mózgu. Są mnisi, także w Polsce, w różnych krajach. I zbadano, że podczas medytacji wprawiają oni swój mózg w stan wywołujący uczucia wręcz duchowe. To sugeruje, że religijne doznania mogą być wytworem mózgu. Człowiek ma zdolność do wiary. Zdolność do wiary jest zakorzeniona w ludzkości od pradawnych czasów. Słyszeliście o takim archeologicznym miejscu Göbekli Tepe. To jest w Turcji. Powstało aż 11 tysięcy lat temu. A skoro podają, że 11 tysięcy lat temu, to najprawdopodobniej powstało to dużo, dużo później. Ale tu nie o daty chodzi. To pokazuje, moi drodzy, jedną rzecz. O, spójrzcie, tam jest mój piesek. Tu, Maksiu. To pokazuje jedną rzecz, moi drodzy, że ludzie od zawsze umieli sobie wytworzyć miejsca duchowe. Teraz, w tym momencie, to miejsce, tu gdzie jestem, jest moim miejscem duchowym. Tutaj się zrodziło moje pytanie, czy Bóg istnieje? A nie chciałem dzisiaj takiej audycji robić. No nie jest na topie pytać się, czy Bóg istnieje. A jednak, no właśnie, jestem teraz, można powiedzieć, jak ten mnich, można tak powiedzieć, z Monachium, spod Krakowa, który zadał sobie w tym specyficznym, cichym miejscu to pytanie, czy Bóg istnieje? Ludzie potrafią tworzyć sobie miejsca duchowe. Ja dzisiaj jestem w tym miejscu już godzinę. A więc wiara mogła napędzać ludzi do budowania osad, do tworzenia miejsc kultury, kultu, do tworzenia zaawansowanych kultur, także ze specyfikacją religijną. Religia, nauka mogą istnieć obok siebie. Ja teraz też w tym momencie zadaję pytania naukowe. Isaac Newton, najwięksi naukowcy, od Isaaca Newtona po Alberta Einsteina, wszyscy oni wyznawiali wiarę w Boga, choć nie udowodnili sami istnienia tego Boga. A więc pytanie, moi drodzy, jak postrzegasz Boga, jak postrzegasz religię? Moim zdaniem skromnym, pozostaje decyzją każdego i każdej z nas. Możemy wybrać życie, jakby Bóg istniał lub nie.
Skutki mogą być ogromne. Troska o stworzenie jest większym wyzwaniem, gdy przyjmujemy religijny punkt widzenia. Jak ja szedłem, proszę Państwa, żeby tutaj w to miejsce dojść, to jest takie moje wybrane miejsce, specyficzne. Jest piękne, no spójrzcie. Jest cudowne. Jak ja szedłem, to zobaczyłem żuczka. On nawet nie był koloru takiego ciemnego, tylko taki jakby granat, bardzo ciemny. Przewrócił się i tak wierzgał tymi swoimi łapkami. Przestraszył się mnie, jak zobaczył moją nogę. A ja wziąłem tą nogą, go przechyliłem, żeby się tak nie męczył i żebym mógł pójść sobie dalej. Czy uczyniłem to z punktu widzenia religijnego? Nie. Ale uczyniłem to z punktu widzenia troski o przyrodę, troski o ten świat, troski o ten wszechświat, tak można powiedzieć, żeby on istniał. Taka piosenkarka świętej pamięci z Manamu, Kora Jackowska, dała kiedyś taki wywiad i powiedziała: ja nigdy nie zabiłam żadnego owada. Muszę Państwu powiedzieć, że prócz much i komarów też nie. Ona nawet pająków nie. Ona powiedziała tak: dlaczego miałabym to robić? Przecież ja nie umiałabym ich stworzyć. Ale w tym nie było nic z religijności. To była troska o wszechświat, troska o losy Ziemi. Tak więc, moi drodzy, pytanie, jeszcze raz je zadam. Jak postrzegasz Boga? Jak postrzegasz religię? Czy chcesz to łączyć ze sobą? Czy też nie? Czy wierzysz w Boga, ale niekoniecznie wyznajesz jakąś religię? Czy wierzysz we stworzenie, we wszechświat, w stwórcę, jakiegoś demiurga, ale nie w religię? To jest też kierunek, to jest też droga, wcale nie nowa. Wybór należy do ciebie. Bo troska o stworzenie jest zawsze dużym wyzwaniem. A jeszcze większym, kiedy jest ona obudowana religijnością. I patrzysz na to z punktu widzenia religii. Dla mnie to jest jasne. Nie miałem zbyt wielu dowodów na istnienie Boga. Ale pozwoliłem sobie dzisiaj na myślenie. Przemyślcie. Moi drodzy, jeśli podobała Wam się ta ad hoc audycja, niespodziewana, wcale niełatwa, bo gryzą mnie tu komary, latają muszki, to proszę Cię, zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i zadaj sobie to pytanie. Czy istnieje Bóg? I szukaj odpowiedzi, nie kierując się wcale emocjami. Zawsze dojdziesz do jakiejś odpowiedzi. I zawsze ta odpowiedź będzie tą najwłaściwszą dla ciebie. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz spójrzcie tutaj. Ja może przywołam mojego pieska. Maksiu! Maksimek! Lubię tak sobie z nim chodzić. Biorę mu taką wodę. Wtedy jest takie fajne ustrojstwo. Pokażę Państwu, jak to się robi. Oj, przepraszam za te warunki. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że taką audycję zrobię. O, i zobaczcie, tak. Takie coś się wtedy robi. Jest open, jest close. Zrobimy na open. I tak się... O! Napełnia to wodą. I Maksiu sobie spokojnie płynie, mówię, pije. Trzymajcie się, kochani, a ja dalej kontempluję i szukam odpowiedzi, czy Bóg istnieje? Cześć.